9. Poranek rozgłośni katolickich. Pani Katarzyna Matyja, autorka książki Magister Fratrum Cyryl Markiewicz 1875-1964, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Chciałem zapytać właśnie o postać Cyryla Markiewicza, ponieważ znamy, ci, którzy trochę, chociaż trochę interesują się zakonem dominikanów, chociażby ojca Jacka Woronieckiego, ojca Joachima Badeniego, Michała Czartoryskiego, czyli takie postacie rzeczywiście charyzmatyczne. A co wpłynęło na to, że postanowiła Pani napisać właśnie o Cyrylu Markiewiczu? Moja przygoda z Cyrylem zaczęła się od tego, że dostałam w ręce jego wspomnienia z życia zakonnego. To jest jedno z dwóch dzieł, które Cyryl pozostawił po sobie. I właśnie po lekturze tych wspomnień, to jest w maszynopisie około 150-180 stron, zależy od wersji, uderzyła mnie w tym tekście jego skromność i pokora. To, że ten człowiek przeżył w zakonie prawie 90 lat i w sumie już po 80, bo w momencie, gdy miał 81, nawet nie on postanowił, ale przełożeni poprosili go o spisanie jego wspomnień, właśnie co on pamięta od czasu wstąpienia do nowicjatu, i on to zrobił. Dziadek, który miał 81 lat, napisał prawie 200 stron maszynopisu, kapitalnego zresztą, który się czyta jak naprawdę dobrą książkę. Zwroty akcji też są tam obecne i myślę, że właśnie ta lektura wpłynęła na to, że postanowiłam w tej postaci bliżej przyjrzeć. W tej lekturze możemy przeczytać między innymi o tym, w jaki sposób ktoś, kto chciałby wstąpić do zakonu dominikanów, miałby to wszystko w sobie jakoś rozeznać. Mówimy o biografii osoby, która żyła na przełomie XIX i XX wieku. I chciałbym zapytać o to, czy Pani zdaniem te przemyślenia ojca Cyryla mogą także znaleźć odzwierciedlenie wśród tych osób, które szukają powołania w XXI wieku i chciałby wstąpić do zakonu dominikańskiego? Myślę, że jak najbardziej, bo właśnie Cyryl był wychowawcą, magistrem braci nowicjuszy i przez wiele lat, przez kilkanaście lat, później też braci studentów, i te ideały dominikańskie, tak się nazywa to dzieło, na podstawie którego ja napisałam drugą część tej książki, to jest efekt jego tej wieloletniej pracy jako wychowawcy. I on przede wszystkim tam zadaje na początku, kiedy on mówi o powołaniu, zadaje takie bardzo, bardzo proste pytania. I właśnie z jednej strony to są bardzo proste pytania, natomiast z drugiej, gdy im się tak wnikliwie i głębiej przyjrzeć, no one są bardzo trudne. I tutaj teraz w zależności od tego, w jakiej postawie czytający odbiera te pytania, no to albo będzie w jakiś sposób szczerze i prawdziwie odpowiadać, no albo gdzieś tam ten obraz będzie zafałszowany. Natomiast Cyryl bardzo tak precyzyjnie i dokładnie prowadzi czytelnika, co się dzieje od momentu właściwie podjęcia decyzji albo w ogóle zrodzenia się takiej myśli w młodym człowieku. Wydaje mi się, że to też, no, tutaj on był dominikaninem, więc jakby pisał o tej formacji, o tym procesie w zakonie dominikańskim, ale wydaje mi się, że to też można przełożyć na inne rozeznania powołań, czy to też u kobiet, czy też w innych zakonach. Jakby co się dzieje z młodym człowiekiem od podjęcia tej decyzji? On bardzo dużo miejsca poświęca motywacji, temu, czy ta motywacja jest prawdziwa, jest autentyczna, czy tylko to jest jakiś taki chwilowy jakiś tam myśl o tym, że można by swoje życie poświęcić Panu Bogu. Też sporo miejsca poświęca temu, że to łaska Boża tutaj odgrywa, wiadomo, człowiek, ale człowiek, który współpracuje z łaską Bożą, ale też człowiek, który współpracuje z drugim człowiekiem. On tutaj ma na myśli formatorów, magistra, submagistra, spowiedników, kierowników duchowych, jakby tych wszystkich ludzi, te wszystkie osoby, które towarzyszą temu młodemu człowiekowi, który to powołanie rozeznaje. Więc w mojej ocenie jakby Cyryl Markiewicz nie odkrywa niczego nowego, jakby on trochę porządkuje, trochę też właśnie tak układa to swoje doświadczenie w postaci właśnie tego, te,
tego maszynopisu, tych ideałów i właśnie prowadzi przez to krok po kroku, jak to wygląda. Więc wydaje mi się, że przekładając na XXI wiek, jak najbardziej lektura jest tutaj pomocna i no i też weryfikuje myślenie właśnie tymi pytaniami, których jest bardzo dużo, które Cyryl stawia w kontekście odkrywania, rozpoznawania powołania. No tak, no pewne prawdy są po prostu uniwersalne i ponadczasowe i tutaj jakby pełna zgoda. Dopytam jeszcze o jedną rzecz, o te właśnie ideały dominikańskie, o których pani wspomniała. Jakby pani mogła nam troszeczkę powiedzieć więcej na ich temat, jakie to są ideały, czym one się wyróżniają, czym te ideały dominikańskie wyróżniają się na przykład na tle innych zakonów? No, ideały. No, Cyryl tak nazwał to swoje dzieło. Ja bym mogła też nazwać te ideały jako wskazówki, jako pewne takie tropy, którymi, no właśnie, które powinny przyświecać każdemu człowiekowi, który wstępuje w szeregi zakonne. I właściwie czy to dominikańskie, czy jakiegokolwiek innego zakonu. Więc jakby tutaj nie daję takiej recepty czy jakiegoś przepisu, jak tą formację odbyć, żeby właśnie takiego idealnego dominikanina, powiedzmy, wychować, to nie znajdziemy tam czegoś takiego. Natomiast on się skupia na takich bardzo podstawowych rzeczach, czyli na formacji początkowej i formacji stałej w zakonie. Ta początkowa, czyli nowicjat, pierwsze rekolekcje przed kolejnymi ślubami, odnawianiami ślubów czasowych, później przed ślubami wieczystymi, przed przyjęciem święceń kapłańskich. Później formacja stała, to jest druga taka wskazówka. I później tak płynnie przechodzi do tego, że jeśli te dwa filary jakby były i są dobrze wykonywane, to wtedy można mówić o działalności apostolskiej, dojrzałości dominikanina, która tutaj się wyraża, przedstawia w takich trzech punktach. Pierwszy to on pisze o udziale dominikanina w misji przepowiadania Kościoła. Drugie to jest kaznodziejstwo, czyli jakby tutaj już ten charyzmat dominikański w pełni. I mówi o innych środkach działalności apostolskiej, czyli o angażowaniu się w różne dzieła, jak jakieś bractwa, stowarzyszenia. Trzeba też pamiętać, że Cyryl to pisał w bardzo konkretnym czasie historycznym i jakby tutaj on wtedy poświęcał dużo czasu temu, żeby rozwijać pisarstwo takie katolickie, żeby powstawały drukarnie, jakby tutaj też upatrywał tej działalności, tego miejsca, gdzie dominikanie mogą realizować swój charyzmat właśnie w tej działalności apostolskiej. Natomiast to, co on podkreślał bardzo mocno, to żeby ta działalność apostolska była skuteczna i prawdziwa, to muszą być bardzo dobre fundamenty, musi być dobra podstawa, czyli ta formacja początkowa i stała, to musi być spełnione po prostu najlepiej, jak się da. Te wspomnienia historyczne, chociażby mówiące o zaborze austriackim, one w tej książce się znajdują i na to warto zwrócić uwagę, tak jak pani już wspomniała. Pani Katarzyna Matyja, autorka książki Magister Fratrum, czyli inaczej Nauczyciel Braci, Cyryl Markiewicz, 1875-1964, wydawnictwa W Drodze, była moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.